dobry Państwu, Angelika Kłos. W dzisiejszym programie Gość Dnia rozmawiać będziemy z panią Anną Grygorowicz z Centrum Aktywizacji Zawodowej w Urzędzie Pracy w Lubinie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Zawodowo zajmuje się Pani pomaganiem osobom, które poszukują pracy albo też poszukują dla siebie takiej nowej ścieżki zawodowej. Jakie trzeba spełniać warunki, żeby przyjść do Centrum Aktywizacji Zawodowej i otrzymać wsparcie? Pierwsza, najważniejsza kwestia, jeżeli zależy nam na otrzymaniu wsparcia pod kątem powrotu na rynek pracy, wsparcia od strony doradczej, to z takiego rozwiązania mogą skorzystać osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, jak również te osoby, które nie zarejestrowały się z różnych względów w urzędzie. Mogą to być osoby, które uczęszczają jeszcze do szkoły, chcą się przygotować, czy też podjąć słuszną decyzję względem wyboru dalszej edukacji. Mogą to być osoby dorosłe, które nie są zarejestrowane, a borykają się z dylematem tego, co dalej, jak się przygotować do spotkania z pracodawcą, ale przede wszystkim wspieramy i pomagamy osobom zarejestrowanym w Urzędzie Pracy. No właśnie, bo tutaj Urząd Pracy to raczej kojarzy się z taką instytucją, która jest taką ostatnią deską ratunku, mogłabym to tak ująć, dla osób, którym ciężko jest znaleźć pracę, że najpierw próbują gdzieś tam na własną rękę, wysyłają dokumenty aplikacyjne, nie udaje się, no to też trzeba się udać do urzędu, zarejestrować jako osoba bezrobotna, a tutaj Pani mówi, że ten proces przede wszystkim można zacząć o wiele wcześniej, ten proces jakby wybierania ścieżki zawodowej, ścieżki kariery, i zacząć już od wieku szkolnego. Można, jak najbardziej. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o planowanie drogi edukacyjnej czy też zawodowej, to bardzo istotne jest to, żebyśmy mieli świadomość własnego potencjału, żebyśmy mieli świadomość własnych potrzeb, tego, na czym nam zależy. I bardzo często to, czego doświadczam pracując z młodzieżą, zauważam, że młodzi ludzie nie mają pomysłu na siebie, nie wiedzą, co chcą robić. I tutaj jak najbardziej doradca zawodowy, wsparcie doradcze, przed Państwem są możliwości, chętnie się spotkamy, zapraszamy na rozmowę, pomożemy. A jakie są formy jakby tego sprawdzania u młodych ludzi albo pomocy w wyborze ich ścieżki zawodowej właśnie w Centrum Aktywizacji? Jakby czego mogą się spodziewać przychodząc do Państwa po pomoc? Jeżeli szukamy ścieżki zawodowej, jeżeli chcemy sobie odpowiedzieć na pytanie, w którym kierunku zmierzają moje zainteresowania, to tutaj proponujemy Państwu takie rozwiązanie jak test KZZ. To jest kwestionariusz zainteresowań zawodowych, który bada preferencje i zainteresowania zawodowe. Taki test jest narzędziem, który obrazuje, w jakim kierunku zmierzają nasze zainteresowania i które obszary zawodowe będą pokrewne temu, w czym będziemy się dobrze czuli, z czego będziemy czerpali satysfakcję, a satysfakcja to wysoka jakość pracy, a przecież na wysokiej jakości pracy zależy pracodawcom. Jasne. Osoba, która poszukuje pracy, wysyła dokumenty aplikacyjne do różnych firm i pytanie, co w takich dokumentach aplikacyjnych powinno się znaleźć, żeby zwiększyć swoje szanse na to, że potencjalny pracodawca nas dostrzeże? Przede wszystkim musimy wiedzieć, że życiorys zawodowy i list motywacyjny to są dwa takie podstawowe dokumenty, którymi posługujemy się poszukując pracy. I właśnie na podstawie tych dokumentów pracodawcy dokonują wstępnej selekcji kandydatów, dlatego że nie mogą się spotkać ze wszystkimi osobami zainteresowanymi pracą. I tutaj bardzo ważne jest to, żeby ta treść dokumentów była zgodna po pierwsze z obranym celem zawodowym, czyli jeżeli ja aplikuję o konkretną pracę w konkretnym miejscu, to bardzo istotne jest to, żeby treść tego dokumentu była zorientowana na potrzeby tej właśnie firmy, tego pracodawcy, ale też zgodna z prawdą, czyli w treści tego dokumentu muszą być ujęte takie informacje jak moje doświadczenie, moje wykształcenie, ale przede wszystkim też informacja na temat moich umiejętności i cech osobowości istotnych dla danego stanowiska pracy. I w życiu zdarza się tak bardzo często w mojej praktyce, że ludzie posługują się schematami, czyli pobierają z internetu schemat życiorysu zawodowego i idąc za tą ściągą, uzupełniają go poprzez wpisanie swojego imienia i nazwiska, adresu, doświadczenia, wykształcenia.
bardzo skromnie wpisują umiejętności, wpisują kilka haseł i taki dokument wysyłają do pracodawcy. I często tutaj pracodawca nie udziela żadnej odpowiedzi. Dlaczego? Dlatego, że schemat nie daje obrazu możliwości danego człowieka. A w dokumentach aplikacyjnych, które są dokumentem bardzo indywidualnym, proszę Państwa, one mają za zadanie pokazać pracodawcy naszą sylwetkę zawodową, tak jak powiedziałam, w odniesieniu do danego stanowiska pracy. Więc zanim usiądziemy do sporządzenia takich dokumentów, to musimy się do tego solidnie przygotować. Co oznacza solidne przygotowanie? Na co powinniśmy zwrócić uwagę? W pierwszej kolejności musimy sobie zadać pytanie, jaki jest mój cel zawodowy, czyli co ja chciałbym robić, w jakim zawodzie chciałbym pracować. Druga rzecz, drugie zadanie, które musimy wykonać, to odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie posiadam umiejętności, patrząc na stanowisko, na którym mi zależy, co potrafię, czym chciałabym się pochwalić, co w pracy, o którą aplikuję, mogłabym i chciałabym wykorzystać. Kolejne pytanie, jakie są moje cechy, czyli jakie są moje mocne strony, które cechy będą miały znaczenie dla przyszłego stanowiska pracy. Kolejne bardzo istotne zadanie to jest dogłębna i dokładna analiza ofert pracy. Podchodząc w ten sposób do pisania życiorysu zawodowego i dokonując analizy ofert pracy, tych ofert, które nas interesują, odpowiadamy sobie na pytanie, czego oczekuje pracodawca, jakie umiejętności są dla niego ważne, jakie mocne strony, na co zwraca uwagę, czy wymaga i w jakim zakresie doświadczenia. Konfrontując te dwa rozwiązania, czyli z jednej strony moje zasoby, z drugiej strony oczekiwania pracodawcy, jesteśmy w sposób właściwy, a wręcz profesjonalny sporządzić własną aplikację, bo w treści tego dokumentu umieszczamy wtedy hasła zgodne z nami, ale istotne dla danej firmy, dla danego pracodawcy, zwiększając w ten sposób szansę na to, że otrzymamy zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. Czyli to przygotowanie dokumentów aplikacyjnych należy od razu traktować jako taki pierwszy etap, nawet nie samych poszukiwań pracy, ale jakby dostania tej pracy, czyli zainteresowanie od razu pracodawcy, tak żeby wyróżnić się na tle wszystkich innych zgłoszeń, no i też zwiększyć tym samym swoje szanse na to, żeby przyjść na rozmowę kwalifikacyjną i tam móc się zaprezentować już tak na żywo, bo wiadomo, że w dokumencie trochę może być ciężej nam się, mówiąc brzydko, sprzedać niż na żywo. Natomiast dobrze, że Pani o tym wspomina, tak żeby zwiększyć tą świadomość, żeby właśnie robiąc życiorys, nie kierować się z utartym schematem, który możemy znaleźć w internecie, tylko żeby podejść do tego nieco bardziej kompleksowo. A proszę powiedzieć, jak już ktoś otrzyma telefon od potencjalnego pracodawcy, że dzień dobry, zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną, to jak się do takiej rozmowy przygotować? Proszę Państwa, podobnie jak już podpowiedziałam wcześniej, tutaj jeżeli przeanalizujemy własne umiejętności, jeżeli przeanalizujemy własne doświadczenie, jeżeli przeanalizujemy nasze mocne strony, jeżeli poznamy wymagania pracodawcy, to tym samym, idąc na rozmowę, będziemy potrafili właściwie się zaprezentować. I tutaj podpowiem Państwu, bo co jest istotne, na czym zależy pracodawcy? Na tym, żeby zatrudnić osobę, która swoją wiedzą, umiejętnościami, podejściem do pracy wpłynie na wyższą jakość świadczonych usług. Dlaczego to nasze podejście do pracy jest tak ważne? Dlaczego pracodawcy zadają tyle pytań na rozmowach kwalifikacyjnych, które czasami wydają nam się mało komfortowe i męczące? Dlatego, proszę Państwa, że nasz rynek, po którym wszyscy się poruszamy, to rynek, gdzie mamy 95% firm prywatnych, 5% są to zakłady państwowe. Wśród firm prywatnych pracodawcy, przedsiębiorcy zabiegają o uwagę klienta. Jeżeli mamy w danej firmie fachową kadrę, która poprzez swoją wiedzę i doświadczenie nie tylko świadczy usługi na wysokim poziomie, ale poprzez swoją wiedzę zachęca klienta do tego, żeby on wrócił, to firma ma duże szanse na to, żeby na rynku się utrzymać, mało tego, żeby się rozwijać. Dlatego też na rozmowie pada wiele pytań o to, jakie Państwo macie umiejętności, jaką macie wiedzę, co potraficie, jak podchodzicie do pracy. I naszą rolą jako kandydata do pracy jest się do tego przygotować.
Powtórzę, proszę Państwa, pierwsza najważniejsza rzecz, obranie celu zawodowego. Najbardziej krzywdzące jest to, kiedy powiemy, szukam każdej pracy. To nieprawda, proszę Państwa, my nie jesteśmy wykonywać każdej pracy, ani ja, ani pani, z którą mam przyjemność dzisiaj rozmawiać. Każdy człowiek ma określone predyspozycje, więc pierwsza rzecz, jakiej pracy szukam, druga rzecz, co potrafię pod kątem tej pracy i tutaj dział poradnictwa zawodowego, możemy Państwu pomóc bardzo profesjonalnie, nie boję się tego hasła użyć, bo tak to faktycznie wygląda. Urząd Pracy i jego rola, rola doradcy zawodowego, to praca zorientowana na pomoc drugiemu człowiekowi. Praca, która ma pokazać człowiekowi, który szykuje się do wejścia na rynek pracy, jak wiele on potrafi, jak wiele ma umiejętności, jak wiele ma uzdolnień, jak wiele ma mocnych stron, które mógłby wykorzystać na rynku pracy, które będzie mógł zaprezentować już na etapie rozmowy z pracodawcą. Więc zanim pójdziemy na rozmowę kwalifikacyjną, zadbajmy o to, żeby i przeanalizować wymagania pracodawcy, i przeanalizować własne zdolności, umiejętności, po to, żeby w czasie tych 5 minut, które często mamy dla siebie, pokazać siebie w świetle profesjonalisty. Wiem, potrafię. Pamiętajmy też o tym, że w naszej codzienności nie chodzi, proszę Państwa, o ilość. To jakość jest ważna. Można sprzedać kilka kas haseł, ale niech one będą konkretne, niech będą zorientowane na cel, niech nie będą dziełem przypadku. Pamiętajmy też o takiej rzeczy, kiedy aplikujemy o zatrudnienie i sprzedajemy hasło zależy mi na pracy, ponieważ chcę się rozwijać, zależy mi na pracy, ponieważ mam rodzinę, którą muszę utrzymać. To jest hasło ważne dla nas, nie dla pracodawcy, proszę Państwa. Pracodawca chce zatrudnić osobę, która, powtórzę się świadomie, poprzez swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenie wpłynie na wyższą jakość świadczonych usług. Super. Pięknie to Pani wyjaśniła, bo rzeczywiście dla potencjalnych pracodawców ważne jest to, to, co Pani powiedziała, czyli żeby rozwijać firmę, utrzymać ją na rynku, zwiększać zysk, zachęcać nowych klientów. Więc my jako potencjalni pracownicy musimy nie tylko wpasować się w jakby charakter firmy, ale także być taką wartością dodaną. Jeszcze takie pytanko, bo wspomniała Pani o wyborze tej wymarzonej pracy albo tej odpowiedniej dla nas adekwatnej ścieżki zawodowej. Może zdarzyć się tak, że aplikując albo chcąc aplikować na dane stanowisko czy do danej firmy, danej branży, może się okazać, że brakuje nam w jakimś obszarze kompetencji. Częstym jakby takim stoperem do tego, żeby się nie rozwijać, są finanse. Czyli osób po prostu szczególnie no, bezrobotnych nie stać na to, żeby zainwestować nierzadko niemałe pieniądze w rozwijanie swoich kompetencji. Czy w tym zakresie też mogą liczyć na wsparcie? Oczywiście, jak najbardziej. I tutaj ponownie odnoszę się do roli Powiatowego Urzędu Pracy, który jawi się, proszę Państwa, jako instytucja, w której możemy się zarejestrować, ofertę otrzymać albo też nie. Tak naprawdę Powiatowy Urząd Pracy oferuje bardzo wiele możliwości osobom zarejestrowanym, między innymi możliwość wsparcia w zakresie podniesienia kwalifikacji zawodowych. I tutaj jest mowa dokładnie o szkoleniach, ale też, proszę Państwa, o stażach, bo staże będą również tym momentem, gdzie osoba zdobędzie nie tylko umiejętności, ale też wiedzę, którą będzie mogła wykorzystać dalej na rynku pracy. Wracając do pytania o szkoleniach, w ustawie jest zapis, który mówi dokładnie, że starosta może skierować osobę bezrobotną na wskazane przez nią szkolenie. Wystarczy, że ta uzasadni celowość szkolenia, a koszt w części finansowanej nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia za pracę. To jest, proszę Państwa, dosłownie regułka z ustawy. Patrzymy na życie, bo życie jest ważniejsze. Zapis mamy, wystarczy, że uzasadni celowość szkolenia. Praktyka mówi, że na etapie, kiedy chcemy, żeby Powiatowy Urząd Pracy sfinansował nam koszty szkolenia, a mamy do tego prawo, mamy takie możliwości jako osoba posiadająca status osoby bezrobotnej, musimy wiedzieć, że jeżeli składamy wniosek o sfinansowanie kosztów szkolenia,
to Powiatowy Urząd Pracy będzie wymagał oświadczenia ze strony pracodawcy, że po tym kursie przyjmie osobę do pracy chociaż na 3 miesiące. Dlaczego, proszę Państwa, urzędy wymagają takiego rozwiązania? Dlatego, że rolą Urzędu Pracy jest dbałość zarówno o interes pracodawcy, jak też o interes osoby zarejestrowanej. Co to znaczy? To znaczy, że pracodawca po przekwalifikowaniu kandydata zyska fachową kadrę, jeżeli urząd przeszkoli, natomiast my dbamy o osobę, która z nami współpracuje, czyli na dzień, kiedy wnioskuje ona o sfinansowanie kosztów szkolenia, my wymagamy, żeby posiadała deklarację zatrudnienia. I praktyka pokazuje, że bardzo wiele osób korzysta z tego rozwiązania. Proszę mi wierzyć, bardzo wiele osób zgłasza się do nas z chęcią podniesienia kwalifikacji, składają wniosek o sfinansowanie kosztów szkolenia, przechodzimy do procedury i bardzo często jest tak, że wniosek jest pozytywnie rozpatrzony, osoba zyskuje nowe kwalifikacje i idzie do pracy. Także zachęcamy Państwa do wnioskowania o takie wsparcie. Na dzień dzisiejszy posiadamy środki na szkolenia. Czyli jeśli ktoś nie może znaleźć pracy albo widzi po sobie, że jeszcze to nie jest ten poziom wiedzy czy umiejętności, żeby aplikować do wybranej czy wymarzonej przez siebie firmy, to nie ma co popadać w marazm, absolutnie, tylko przyjść po pomoc, zgłosić się i po prostu się rozwijać tak, żeby dążyć do tej swojej wymarzonej ścieżki zawodowej. A jeszcze nawiązując do form poszukiwania pracy, jakie są formy dostępne, tak Pani opinią? Możliwości, proszę Państwa, szukania zatrudnienia jest bardzo wiele. Najkorzystniejsze są te rozwiązania, które wykorzystujemy na tak zwanym ukrytym rynku pracy. Co oznacza hasło ukryty rynek pracy? To znaczy, że nie szukamy pracy na jawnym rynku, czyli tym, który podany jest do publicznej wiadomości, i czyli tam, gdzie mamy ofertę zamieszczoną na przykład w prasie, w internecie, czy nawet na stronie Powiatowego Urzędu Pracy. Dlaczego z jednej strony zachęcam do współpracy z urzędem, a z drugiej strony odradzam szukanie pracy na jawnym rynku pracy? Dlatego, że tutaj mamy do czynienia z bardzo dużą konkurencją, dlatego, że jeżeli pojawia się atrakcyjna oferta, to automatem też jest reakcja, tak? Czyli wiele osób zaczyna aplikować. Bardzo istotne jest to, aby chcąc zwiększyć szanse na zatrudnienie, poruszać się po tak zwanym ukrytym rynku pracy, czyli szukać możliwości wśród znajomych, pytać, czy znają, czy wiedzą, gdzie są ewentualne miejsca pracy. Kiedy widzimy, że powstają nowe możliwości na rynku, bo nasz rynek, proszę Państwa, jest rynkiem bardzo atrakcyjnym. Mamy wiele miejsc pracy, pojawia się bardzo wiele nowych możliwości na rynku, których, myślę, nie musimy przytaczać. Więc jeżeli widzimy, że pojawiają się nowe możliwości, ważne jest, żebyśmy już zaczęli szukać rozwiązań, żebyśmy szukali tego miejsca, w którym odbywa się rekrutacja i składali swoją aplikację wcześniej, dobrze przygotowaną, ze zwróceniem uwagi na to, o czym mówiłam, tak? A co z targami pracy? 5 kwietnia będą, proszę Państwa, organizowane drugie regionalne targi pracy i edukacji. Odbędą się one w inkubatorze przedsiębiorczości w godzinach od 9 do 13. Serdecznie Państwa zapraszamy. Celem targów jest przedstawienie ofert dla wszystkich grup uczestniczących w procesie rekrutacji i edukacji. Targi skierowane są do pracodawców, uczniów klas 8 szkół podstawowych, ale również młodzieży uczącej się w szkołach średnich, czy też studentów oraz osób zarejestrowanych w urzędzie poszukujących zatrudnienia. Serdecznie Państwa zapraszamy na to wydarzenie. Jak w praktyce w ogóle wyglądają takie targi pracy? Czyli osoba na przykład, która jest na przykład jeszcze uczniem i chce już się zacząć rozeznawać w tym, jakie ma możliwości, jeżeli chodzi o zatrudnienie, i przychodzi na takie targi pracy i czego może się spodziewać? Podczas takich targów będą też prowadzone, realizowane zajęcia z doradcą zawodowym. Zapraszamy również szkoły do współpracy. Podczas takich zajęć wyczulamy młodzież na pewne kwestie, elementy istotne dla tego etapu, w którym się znajdują, ale szalenie istotne dla przyszłości zawodowej. To jest temat bardzo szeroki, którego nie chciałabym dzisiaj rozwijać, ale chciałabym już zaakcentować, że również podczas tych targów pracy będzie takie rozwiązanie, będzie taka możliwość, także zapraszamy Państwa do udziału. Super. Tutaj jeszcze nie wiem, czy Państwo dobrze to widzą, ale mamy przygotowane, Pani Anna nam przygotowała takie ściągawki, niezbędnik dla osoby poszukującej
pracy. Tutaj do tej kamery możemy pokazać. Tak? I gdzie taką ściągawkę można dostać? Proszę Państwa, taki niezbędnik dla osoby poszukującej pracy znajduje się u nas w urzędzie. Znajdziecie go Państwo i na holu urzędu, jak również możecie otrzymać taką informację u swojego doradcy klienta. Tutaj jest wskazówka na temat zasad i sposobów pisania dokumentów aplikacyjnych, na temat zasad przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej, na temat zasad skutecznego poszukiwania pracy, więc jak najbardziej można z tego skorzystać i oczywiście zwrócić się z pytaniem do doradcy zawodowego, do doradcy klienta. Jesteśmy, proszę Państwa, po to, żeby Państwa wspierać. Szczerze zapraszam Państwa do współpracy. Czyli jest to takie kompendium wiedzy i taka wiedza w pigułce, jakby kondensująca to, o czym dzisiaj rozmawiałyśmy. Jak najbardziej. Wspaniale. Już takie pytanko na koniec. Osoby, które albo poszukują pracy, albo są na etapie właśnie zmiany tej ścieżki kariery, no to nierzadko doświadczają dosyć dużo stresu. Czy ma Pani dla takich osób jakąś radę? Proszę Państwa, oczywiście. Praktyka czyni mistrza. Nie bójmy się, proszę Państwa. Dbajmy o to, na czym nam zależy. Podejmujmy wyzwanie. Jeżeli napotykamy na swojej drodze barierę, bo wszyscy, proszę Państwa, te bariery spotykamy, tym bardziej, jeżeli na czymś nam zależy, traktujmy je, proszę Państwa, jak wyzwanie. W wyzwaniu ukryta jest siła. Nie bójmy się podejmować starania pod kątem wejścia na rynek pracy. Nie bójmy się prezentować własnych umiejętności, tylko zróbmy to, proszę Państwa, świadomie. Świadomie to znaczy zadbajmy o to, co potrafimy. Zadbajmy o to, czego wymaga pracodawca, na czym mu zależy. Skonfrontujmy to i przedstawmy siebie na rozmowie jako profesjonalistę. Pamiętajmy też, że profesjonalizm to również stosowanie się do zasad autoprezentacji, czyli w autoprezentacji ogromną rolę odgrywa mowa niewerbalna. Gdybyście Państwo kiedyś potrzebowali pomocy w tym zakresie przygotowania również pod kątem poznania zasad autoprezentacji, co stanowi kluczowe znaczenie podczas rozmowy kwalifikacyjnej, zapraszamy, przyjdźcie Państwa, doradca zawodowy, to osoba, która chętnie Państwu w tym zakresie pomoże. Podpowiem Państwu jeszcze, jeżeli mogę, w referacie poradnictwa zawodowego prowadzonych jest bardzo wiele porad, bezpłatnych porad przygotowujących osoby chcące wejść na rynek pracy do skutecznego szukania pracy. Prowadzimy porady w temacie rozpoznania potencjału zawodowego, w temacie profesjonalnego pisania dokumentów aplikacyjnych, w temacie zwiększenia pobudzenia motywacji do działania, w temacie przygotowania się do tematu samozatrudnienia, bo to jest również jedno z atrakcyjnych rozwiązań wejścia na rynek pracy. Więc te wszystkie porady są dla Państwa, osób zarejestrowanych. Te wszystkie porady są, proszę Państwa, bezpłatne. Te wszystkie porady, wierzę, że w swojej treści będą wsparciem, które później Państwo wykorzystacie na rynku pracy. Bardzo Pani dziękuję za tak wyczerpującą i inspirującą, mam nadzieję, dla naszych widzów rozmowę. Moim i Państwa gościem była Pani Anna Grygorowicz, doradca zawodowy Centrum Aktywizacji Zawodowej Urzędu Pracy w Lubinie. Także raz jeszcze serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję również Państwu za uwagę i do zobaczenia.